denerwowany, bo się dowiedziałem bardzo wielu nowych rzeczy i to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co tam wrzuciłem na story. Że no, muszę wiadomo wszystko popotwierdzać. Bardzo dużo się wydarzyło, tyle mogę powiedzieć. Natomiast z takich innych rzeczy, no bo o tych wiadomo, muszę najpierw wszystko popotwierdzać i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o, nie wiem czy kojarzycie, jakby do tego tematu przejdziemy później. Na ostatnim streamie opowiadałem wam, że Bogsdel miał takiego pracownika. W ogóle się okazało, że ten człowiek mi okłamywał ze wszystkim. No totalnie ze wszystkim. Że aż mnie to szokowało, nie? Bo akurat, którą mi puścił, to mi się wydawała nawet logiczna. Opowiadałem wam o tym pracowniku Bogsdela, że ten pracownik Bogsdela, jak montował pierwszy odcinek Goats, to zaczął rozsyłać do kolegów i do znajomych zdjęcia. W ogóle nic. Podpisał takie dokumenty, że nic nie może w ogóle wychodzić poza Goats i tak dalej. A rozsyłał piersi takiej dziewczyny. Fajerwerki chyba. Ktoś puszcza fajerwerki? 12 września. Śmiesznie, trzeba. Jak się kolę teraz kupuje, kolę, to trzeba pokazać dowód. No bo kola ma tam kofeiny. Sporo. No, okazało się, wracając do historii, że ten chłopak, to opowiadałem na poprzednim live'ie, że rozsyłał zdjęcie piersi. Później jacyś jego koledzy sprzedawali to na Discordzie, nie? Te zdjęcia. I Boxer mi powiedział, że ten chłopak się z tą dziewczyną skontaktował. I wam puszczę w ogóle, jak Boxdel mi to mówi. Bardęga mnie już wkurza ten dziad leśny. Czekajcie, muszę sobie wejść i znaleźć ten fragment. To w sumie przez historię pewnie najszybciej, bo to było ostatnie, które otwierałem. Teraz puszczę fragment nagrania i wam dalej opowiem historię. Ej, kiedy mi dasz tego screena? Nie wiem, ale się dowiem. Nie załatwię ci tego. Bo Miłosz mi tego nie da, ja nie będę na niego. Chciał, to byś załatwił. Ale gadałem z Miłoszem, on nie chce tego zrobić. Musisz sam na niego A poradzić. ja nie chcę Miłosza. Ach, jeden wygada. On specjalnie nawet do Agi Bota i powiedziała Agi Bota, Przeprosiłeś? tak, i Agi Bota powiedziała, nie luz. I ja pytam, i przeprosił ją, a i Boxdel mówi, że i Aga Bobek powiedziała, nie luz. Że niby ją przeprosił i ona powiedziała, że luz z tym zdjęciem, nie? Powiedziała Agi Przeprosiłeś? Bota, tak, i Agi Bota powiedziała, nie luz. A, że Boxdel nawet mówi, że przeprosił. Jeszcze raz to. Nie dam się już tak, że to lubię. To szantaż. Nigdy mnie nie szantażowałem, No liczyłem po prostu, że sam. nie. No, i ten chłopak, Bogdan mi powiedział, że ten chłopak się odezwał do tej dziewczyny, przeprosił i tak dalej. I opowiedziałem tą historię na live, bo mi się wydawało to logiczne, nie? Że on na przykład, ten chłopak się bał, że ja jej o tym powiem i po prostu sam zdecydował się przeprosić, że honorowo i tak dalej. Ale ta Aga Bobek do mnie napisała wczoraj. I powiedziała, że ona pierwsze słyszy o czymś takim, że to jest w ogóle wymyślone, że ten Miłosz nie pisał do niej, nie? I ja tej dziewczynie już powiedziałem, że pomogę jej prawnie i tak dalej, skoro gość to rozsyłał, bo mam nagranie, jak ten gość się przyznaje, że to rozsyłał i są dowody i będziemy pewnie szli w tym kierunku, nie? Ale to jest niesamowite, że Bogdan nawet z tym mi okłamał. I to mi się wydawało cholernie logiczne, że oni ją przeprosili, nie? No bo tak należy w ogóle i tak dalej. Więc podejrzewam, że teraz są dwie opcje, że albo ona pójdzie na drogę prawną, albo Boxder ogarnie jej walkę w nowej swojej federacji. Podejrzewam, że ten Miłosz już pewnie. Boxder, weź ogarnij, pomóż mi. Boxder tam mu mówi, że ogarniemy stary, i podejrzewam, że dziewczyna dostanie jakiś kontrakt z nową federacją Boxdela i Ferrariego. No ale dobra, jak już jesteśmy przy tych akcjach z federacjami, to dzisiaj pojawił się wpis. Dziwny wpis. Na kanale Fame MMA.
Nie wiem, czy on tu będzie dodany. O, jest. Fame MMA wrzuciło na Instagram coś takiego. Dziękujemy za wspólne 6 lat. 6 lat Boxdel, nie? No, z jednej strony tutaj nie ma nic mówiącego, że dziękujemy za współpracę, koniec współpracy, tylko że dziękujemy za wspólne 6 lat. Ale z drugiej strony, no to tak samo by dziękowali Wojtkowi. Więc wiele osób, uważam, że słusznie, interpretowało tą storkę jako to, że po prostu dziękują za współpracę i że Boxdel odchodzi z federacji, no bo on i tak miał założyć swoją już, nie? Natomiast oni ten post usunęli na storce po nie wiem ile to wisiało, nie wiem nawet czy to godzinę zdążyło wisieć. Więc ja totalnie nie wiem co ten Fame robi w tym momencie. Wrzuca coś, po chwili usuwa, więc bardzo dziwnie to wygląda, nie? Bardzo dziwnie. Jakby sami nie wiedzą co zrobić. Tak to wygląda. Ogólnie dzisiaj też był program Cloutu. Zaraz sobie w ogóle do tego przejdziemy. I no wszyscy trąbili, te Nathan Marcoń i tak dalej, że no prawdopodobnie film będzie dziś Boxdela. I ja też uważam, że Boxdel, bo on przecież miał rzucić bombę na Cloud. Tak twierdził, że bomba jest zaplanowana i tak dalej. Więc każdy się spodziewał, że ten film rzuci dziś. Natomiast mam takie wrażenie, że on też chciał w swoim filmie poruszyć pewne kwestie i przez to, że wrzuciłem storkę, że Boxdel no, tam w limuzynie robił jakąś imprezkę z Adrianem Polakiem, no to trochę mu to ten film w mojej ocenie rozmontowało, że chłop jednak dzisiaj nie wrzucił, a będzie musiał przemontować, nie? I coś dograć. A wnioskuję po tym, że praktycznie kilka sekund po tym, jak dodałem storkę, to chłop nie wytrzymał i do mnie napisał. I to z wyzwiskami. Zwyzywał mnie i chyba po chwili się ocknął i szybko to usunął. Że bardzo dziwnie się ten człowiek zachowuje. Czekajcie, ja to w ogóle pokażę, tą jego wiadomość. Pyk. Boxdel mi dzisiaj właśnie wysłał takie Ardenga coś. Ardenga wkurza ten dziad leśny. Praktycznie sekunda po tym, jak dodałem te storki, wrzucaj manipulacjuszku. Ja mu tam piszę, że to 5 niezależnych źródeł, bo on coś tam twierdził, że coś jest źle zestarzeje, czy coś takiego. Dzięki Nasher. Wrzucaj wszystko jak leci i zaczął mnie wyzywać. Mały i***** nie mogący zaspokoić kobiety. Nawet mi ciebie nie jest szkoda, królu Joffrey. Takie coś mi zaczął wypisywać, nie? Więc nie rozumiem w ogóle tego człowieka i po chwili wszystko skasował. Zwyzywał mnie od i wszystko skasował. A tutaj to nie wiem o co chodzi. Nawet mi ciebie nie jest szkoda, królu Joffrey. Z tego co wiem, Joffrey został otruty w Grze o Tron. Więc chyba na razie sobie odpuszczę zamawianie tych cateringów. Dalej będę sobie zamawiał żarcie po prostu nie na swoje nazwisko, albo sobie sam robił. No bo nie wiem do czego to ma pić i po co w ogóle to dało tym królu Joffreyu. No ale taka wiadomość od Boxdela. Kiedy on doda film, o czym ten film będzie, ciężko dla mnie. Ciężko mi wnioskować. Chciałem tylko fame, wyjść z problemów i naprawić co zniszczyłem przez ten stracony czas. W głowie tylko hajs, dupy weed. W moim życiu stres, bracie, brak snu i strach.